Latawce w ubiegłym tygodniu nie mogły zagościć na niebie Legnickiego Parku ze względu na pogodę. Udało się tydzień później. W zeszłym tygodniu planowaliśmy to święto przeprowadzić. Niestety aura nam nie sprzyjała i przełożyliśmy to o tydzień. To była bardzo dobra decyzja, ponieważ pogoda dzisiaj nam dopisuje. Dopisała również frekwencja. Nie zabrakło tych, którzy przyszli z własnymi latawcami, a jak się okazuje, puszczanie ich to nic trudnego. Nie trzeba być specjalistą. Wystarczy trochę wiatru i działa i lata, nie? Wydarzenie miało jednak zachęcać i promować głosowanie nad projektami Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018, które rusza w poniedziałek. Zachęca do niego również prezydent Krzakowski, według którego dzięki LBO mieszkańcy mogą bezpośrednio wpływać na zarządzanie miastem. To jest właśnie ta partycypacja, z którą wychodzimy do mieszkańców, by mogli decydować o tych małych sprawach w tym takim bezpośrednim styku z ofertą, która pojawia się. Głosować można za pomocą internetu lub jednego z 17 punktów wyborczych od 2 do 9 października, a więcej informacji na ten temat znaleźć można na www.lbo.legnica.eu.